Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszą rozmowę chciałem zacząć od fragmentu książki Nauka skorumpowana, której autorem jest Sheldon Krymiski. Wydał ją Państwowy Instytut Wydawniczy, a ten fragment jest taki. Skoro wyższe uczelnie zmieniają swoje laboratoria w przedsiębiorstwa komercyjne, a kadrę naukową w narzędzie do realizacji celów biznesowych, coraz mniej miejsca będzie w nich dla nauki działającej w interesie publicznym, z niepowetowaną stratą dla społeczeństwa. To główna teza książki Nauka skorumpowana. I panie profesorze, jak to wygląda, bo to jest mowa o nauce w Stanach Zjednoczonych. Jak pan skomentował, jak to wygląda w Polsce, w polskiej nauce? No, trzeba odnieść ten cytat do jednak rozróżnienia kluczowej kwestii, mianowicie dziedzin nauk. Otóż jeśli mamy na uwadze nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, techniczne, to rzeczywiście w tych naukach ma miejsce bardzo ostra rywalizacja w skali światowej, międzynarodowej, no, związana z tym, że dzięki odkryciom naukowym w technologiach, w medycynie, w wiedzy o świecie materialnym, ale i przyrodniczym, że dzięki temu, tym odkryciom możliwe jest także reagowanie producentów różnego rodzaju wytworami, produktami, prawda? Więc tutaj rynek jest bardzo zainteresowany tym, czego doświadczamy teraz, akurat w tym okresie pandemii, kiedy największe koncerny farmaceutyczne właśnie zabiegają o najwybitniejszych naukowców z różnych dyscyplin naukowych, ale skoncentrowanych właśnie na wynalezieniu skutecznego leku czy też szczepionki przeciwko koronawirusowi. Otóż no, ja jestem przedstawicielem nauk, które chyba najbardziej dotknięte są tym, o czym pisze wspomniany przez pana autor. To znaczy mam tutaj na myśli nauki humanistyczne i nauki społeczne, bowiem to są te dziedziny nauk, które absolutnie nie mogą być wyłącznie podporządkowane interesom, powiedziałbym, gospodarki krajowej, państwowej, czy interesom międzynarodowych producentów, firm globalnych, dlatego że ich kulturowa funkcja, ale przede wszystkim właśnie społeczna, ta, która jest wyeksponowana w przywołanym tutaj cytacie, no, związana jest właśnie i dotyczy interesu publicznego. Uczeni mają służyć nie tylko kulturze, reprodukować ją i wzbogacać, ale zatroszczyć się o społeczeństwo, które przecież tak naprawdę finansuje badania naukowe. Różnica między Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Polską jest kolosalna. Tam budżet jednego uniwersytetu, oczywiście najlepszego uniwersytetu, jest większy niż budżet na całą naukę w Polsce.
Więc tutaj w gruncie rzeczy nie mamy żadnych szans na porównanie i na, powiedziałbym, poszukiwanie jakiegoś wspólnego mianownika. Tak? Przecież nie bez powodu polscy uczeni wyjeżdżają w ramach różnego rodzaju projektów, grantów, także dzięki fundacjom amerykańskim czy amerykańsko-polskim, wyjeżdżają właśnie do Stanów, żeby tam mieć dostęp do najnowszych technologii, także możliwości prowadzenia badań w sposób niezależny od polityki, od rządzących, którzy w państwach ciągle jeszcze postsocjalistycznych myślą kategoriami nauki podporządkowanej określonej ideologii czy światopoglądowi. No tak, ale ja rozumiem po lekturze tej książki, że no z kolei w Stanach Zjednoczonych jest ten defekt, że ta nauka coraz mocniej jest podporządkowana wielkiemu biznesowi. Tak. No tak, oczywiście ona jest podporządkowana biznesowi, ponieważ najlepsze uniwersytety są przez ten biznes finansowane, więc kto płaci, ten wymaga. W Polsce, zresztą tak jak i w wielu innych krajach Unii Europejskiej, no jednak uniwersytety, politechniki, czy uczelnie techniczne, uczelnie medyczne, no jednak finansowane są z budżetu państwa, więc to z tego punktu widzenia ta kategoria interesu publicznego powinna być tutaj poddana jakiejś szczególnej analizie i refleksji. Otóż amerykański system oceny, który w jakiejś mierze został także przeniesiony do polskiej kultury akademickiej, no wiąże się właśnie z tym tak zwanym wyścigiem producentów wiedzy, prawda? Z taką ostrą rywalizacją, która ma charakter antagonistyczny, czyli ci, którzy mają dostęp do najlepszych laboratoriów, do mistrzów szkół naukowych, którzy mają dostęp do powiedziałbym największego, że tak powiem, i najsilniejszego finansowania własnych projektów badawczych, no ci zawsze będą wykluczać pomniejsze środowiska badawcze, ich kosztem w jakiejś mierze realizować własne projekty. To prawda, że zresztą badania profesora Marka Kwieka, który kieruje takimi badaniami właśnie w skali światowej, badaniami scjentometrycznymi, weryfikującymi, jaki jest tak naprawdę udział polskiej nauki w skali światowej, wykazują, że my się tak naprawdę niczym nie różnimy od tego, co ma miejsce w ogóle na świecie, także w amerykańskich uniwersytetach. Proszę sobie wyobrazić, że z tych badań, no, to są badania na tak zwanych wielkich danych statystycznych, ujmujące rzeczywiście wszystkie dziedziny nauk. Z tych badań wynika, że tak w Ameryce, jak i w Polsce, zaledwie 10% uczonych wytwarza najwyższą wartość osiągnięć naukowych, w swoich osiągnięciach naukowych. Tylko 10%, 90%. To teraz możemy oczywiście zastanawiać się nad tym, kim są ci, którzy są w nauce, no ale nie wytwarzają tych znaczących osiągnięć naukowych. I to jest chyba przyczynek do tego, żeby przyjrzeć się właśnie temu zjawisku. Notabene, jeśli sięgniemy do tych badań Marka Kwieka, profesora Marka Kwieka, no to wyraźnie wynika z nich, że najsilniejszą grupą wiekową badaczy to są ci, którzy w nauce
mają wiek od 55 do 65 lat. Czyli 55-65 rok życia. To są uczeni, którzy mają najwyższe osiągnięcia. Druga grupa, taka wiekowa, no, to są ci młodzi uczeni w wieku 35-40. Proszę zobaczyć. Tak? Także tutaj mamy właściwie jakby dowód na to, że i to są dane w skali światowej, nie tylko w skali polskiej. My prowadzimy w tej chwili bardzo rzeczywiście poważne, przeprowadzamy poważne analizy w każdej uczelni ze względu na proces ewaluacji, który się radykalnie zmienił w Polsce w wyniku stopniowo wprowadzanych reform w polskiej nauce, zapoczątkowanych najpierw przez Barbarę Kudrycką w 2011 roku, no później nowelizowanych, pogłębianych przez tę konstytucję 2.0, którą przeprowadził przez Sejm Jarosław Gowin, prawda? Także to też pokazuje, jakby otwiera nam to pole do dyskusji. To znaczy, czy to 90% pracowników naukowo-badawczych w polskich uczelniach realizuje projekty, zadania badawcze, które wspomagają, wzmacniają, przyspieszają także wartość, jakość wyników badań tych 10% najlepszych, czy też mamy do czynienia z sytuacją, że oto około 50, a może 60% z tych 90% osób to są właściwie pozostałości jeszcze takiego socjalnego myślenia o uczelni, to znaczy, że jednak będziemy przede wszystkim zajmować się kształceniem studentów, bo to przez ponad 20 lat transformacji było w Polsce właściwie kluczowe. Specjalnie nie przejmowano się prowadzeniem badań w naszym kraju i nie przykładano jakiejś szczególnego znaczenia dla jakości badań naukowych. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No dobrze, a wracając jakby do tytułu książki Nauka skorumpowana, to pytanie jest takie, jakie warunki sprzyjają temu, żeby nauka była, jej celem były wartości publiczne, a w mniejszym stopniu zajmowała się interesem prywatnym. No tak. No tutaj trzeba jednak, już myślę, że musimy zejść na poziom naszego kraju, prawda, naszego państwa, bo naprawdę to tutaj jesteśmy absolutnie bez szans na jakiekolwiek porównania i z Amerykanami, ale i z Brytyjczykami czy z Niemcami. Otóż po pierwsze, Mamy w naszym kraju trzy kategorie oceny, takiej ewaluacji, wartościowania, można powiedzieć potocznie przydatności nauczycieli akademickich jako pracowników naukowo-badawczych. Właśnie z punktu widzenia tego interesu publicznego, prawda? Czy oni te funkcje założone realizują tutaj w ramach swojego zatrudnienia, czy też nie. I możemy bardzo wyraźnie to dostrzec, że po pierwsze dominowała w ewaluacji, dominuje tak zwana ocena wewnętrzna
pracowników naukowych. Czyli to jest system, który oceniania ich przydatności, ich wartości w ramach zatrudnienia w poszczególnych uczelniach. I teraz każda uczelnia, a w niej każdy wydział, każdy wydział, bo to właśnie w większości to są jednak wydziały, czy instytuty naukowe, czy instytuty badawcze, ma swoje wewnętrzne regulacje określające, co musi w ciągu danego roku zrealizować dany pracownik, żeby po 3 czy po 4 latach, bo to też jest różnie określany ten okres taki temporalnej oceny, mianowicie, no, czy można go dalej zatrudniać, tak? Otóż i ustawa przede wszystkim gwarantuje raz doktorantom quasi zatrudnienia, ale no jednak to są stypendia, dosyć wysokie nawet w tej chwili stypendia, więc to jest ten okres 4-letni, plus można go rok wydłużyć, więc to jest 5 lat, prawda? Takiego, można powiedzieć, bezpiecznego bycia zatrudnionym do prowadzenia badań, ale także kształcenia innych studentów, na przykład jeśli chodzi o doktorów, czyli tych, którzy mają pierwszy stopień naukowy, no to jest 9 lat. Wprawdzie po 4 latach można pracownika ocenić, no ale najczęściej to jest, ponieważ jest w połowie drogi, więc generalnie w 90% w uczelniach państwowych takich nie ma takiej weryfikacji negatywnej, falsyfikacji, że zwalnia się tych, którzy po 4 latach nie mają jakichś szczególnych osiągnięć. No i przez te 9 lat ci adiunkci funkcjonują i w ciągu tych 9 lat okazuje się, że właściwie to są tak dobrymi dydaktykami i tak są przydatni, bo prowadzą ponad 200 godzin zajęć dydaktycznych, w związku z tym nawet jak nie prowadzą badań albo te badania są mało warte, to mają obowiązek wyprodukowania. I tu jest to, o czym pan mówił na samym początku, to znaczy oni muszą po prostu wytworzyć jakieś dowody własnej pracy naukowo-badawczej. Tymi dowodami są albo ich artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, albo to są książki czy rozdziały w książkach. To jest także udział w konferencjach naukowych, to jest właśnie, ale przede wszystkim to jest opieka nad studentami, grupami studenckimi, działalność organizacyjna i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szerokie spektrum różnych działań, które właściwie z prowadzeniem badań naukowych mogą mieć niewiele wspólnego. I to jest ta. I teraz im niższe są te rygory, wymagania wewnątrz uczelniane, czy wewnątrz instytutowe, wewnątrz wydziałowe, tym można powiedzieć, ta troska o dobro publiczne jest mniejsza. A w gruncie rzeczy to jest takie dodatkowe miejsce pracy, znaczy dodatkowe, to jest po prostu miejsce pracy dla kogoś, bezpieczne, nie wymagające jakiegoś szczególnego zaangażowania. Drugi mamy obszar. To jest oceny pracowników naukowo-badawczych. To jest ten, który wiąże się z ich awansem naukowym. A wymagania na awans naukowy są inne niż te wewnątrz uczelniane i wewnątrz wydziałowe. Do awansu naukowego no już wyraźnie ustawa określa, że żeby uzyskać stopień doktora, trzeba najpierw wszcząć przewód, mieć jakąś publikację, prawda, potem tę pracę doktorską obronić. No a już jak jest się adiunktem, doktorem, to no, i chce się, i teraz właśnie Konstytucja 2.0 dokonała pewnego rodzaju uwolnienia przestrzeni akademickiej, to znaczy uwolnienia przestrzeni dla tych, którzy mogą sobie spokojnie dalej w uczelniach pracować dydaktycznie, organizacyjnie, a w istocie nie przyczyniając się do rozwoju nauki w ramach swojej dyscypliny, bowiem nie ma już obowiązku habilitowania się, czyli uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Można być wiecznym doktorem, prawda? Albo przesuniętym na etat wykładowcy, czyli pracownika dydaktycznego. Tym samym zajmuje etat dla kogoś, kto mógłby prowadzić badania naukowe, prawda? No bo to jednak jest konkretne stanowisko. No i wreszcie
po habilitacji ci, którzy chcą się habilitować, a okazuje się, że niektóre uczelnie już uruchomiły ten mechanizm taki selekcyjny, to znaczy, jeżeli nie masz habilitacji, wprawdzie nie musisz być habilitowany, ale jeżeli nie masz habilitacji, no to w gruncie rzeczy możemy ciebie zwolnić, prawda? Ale są takie, które powiadają, a dlaczego zwalniać? Jak jest adiunktem, to wtedy już ma więcej zajęć dydaktycznych, uwalnia w ten sposób mniej liczną grupę badaczy, naukowców, realizuje wtedy ponad 350 godzin zajęć dydaktycznych, więc to jest wzrost ogromny tych obciążeń. Tamci mają właściwie dalej utrzymany status pracowników naukowo-badawczych. Więc proszę zobaczyć, wymagania do awansu naukowego są inne niż wymagania do utrzymania etatu, aczkolwiek się częściowo mogą zazębiać, etatu w uczelni państwowej. Chociaż Konstytucja 2.0 zmieniła status tych pracowników, którzy mają habilitację albo jej nie mają. Otóż zlikwidowano status samodzielnego pracownika naukowego. Dlaczego? Słusznie, bo ktoś, kto ma stopień naukowy doktora, wprawdzie nie musi się habilitować, ale może właśnie intensywnym zaangażowaniem w badania naukowe, składaniem wniosków do Narodowego Centrum Nauki, czy Centrum Badań i Rozwoju, czy do europejskich instytucji grantowych, może składać wniosek o sfinansowanie jego projektu badawczego, czy jego zespołu, prawda, uzyskać bardzo duże środki finansowe, adekwatne do danego projektu i tym samym zrealizować badania, które potem mogą służyć tej osobie do uzyskania tytułu profesora bez habilitacji. Więc troszeczkę się tutaj zmienia ten status. I to jest ten drugi obszar oceniania pracowników, który w jakiejś mierze rzutuje na te elementy, powiedziałbym, quasi korupcji. Jeszcze do tego chyba powinniśmy wrócić. I trzecia kwestia, trzeci obszar tej jednak rozbieżnej ewaluacji, to jest, czy oceny badaczy, to jest ten, który pojawić się miał w roku 2021, no ale ze względu na koronawirusa przesunięty jest na rok 2022, a wiąże się on z ewaluacją dyscyplin naukowych. No i tutaj w tym momencie rozpoczyna się korumpowanie nauki. To znaczy, żeby jednostki, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, żeby one te uprawnienia mogły utrzymać, a te, które nie mają, żeby mogły takie uprawnienie uzyskać, muszą w wyniku tej ewaluacji, która nastąpi właśnie za 2 lata, muszą uzyskać kategorię naukową co najmniej B+, no bo tam są kategorie A+, A, B+, B i C. Otóż do tej pory, do roku 2017 ewaluacja nie była ewaluacją naukową. To była ewaluacja w uczelniach, we wszystkich uniwersytetach państwowych i uczelniach prywatnych, które chciały się poddać tej ewaluacji, żeby na przykład ubiegać się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Otóż tamta ewaluacja dotyczyła oceny, można powiedzieć, oceny naukowo-badawczej, ale nie w ramach dyscyplin naukowych, tylko w ramach jednostek naukowych. No, czyli na przykład bardzo silny wydział, na przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego, który, wydział filozoficzny, podam to jako przykład, tak, ma tam naukowców reprezentujących filozofię, socjologię, nauki o polityce, psychologię, pedagogikę, tak, no to ci, którzy wytwarzali najwięcej, można powiedzieć, walorów naukowych, tak, to przysparzali tę kategorię A+, wszystkim dyscyplinom, które są reprezentowane na tym wydziale, prawda? No, mój wydział na przykład ma tylko 2 dyscypliny naukowe, ma psychologię i pedagogikę, więc można powiedzieć, powinno być mu
łatwiej, no, no raczej trudniej było, dlatego że no, jak dwie dyscypliny, no to wytworzenie tych wysokiej jakości publikacji, można powiedzieć także projektów wdrożeniowych, tam brane były także pod uwagę, w tamtej ewaluacji były brane pod uwagę kwestie związane z uzyskiwaniem zewnętrznego finansowania, a więc ze środków europejskich, ze środków krajowych, czyli z Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. A zatem im więcej te wielkie jednostki, te silnych uniwersytetów otrzymywały wtedy pieniędzy i miały najsilniejsze grupy z wielu dyscyplin, to otrzymywało oczywiście bardzo wysoką kategorię, tak, naukową. Ale to wcale nie oznaczało, że każda z tych pojedynczych dyscyplin była znacząca dla rozwoju nauki, którą reprezentowali tam jej nauczyciele, akademicy. Więc i to jest ten trzeci obszar. I teraz proszę zauważyć, że ewaluacja uległa radykalnej zmianie. Otóż od właśnie roku 2017 do roku 2021 już nie będą wpływać na kategorię naukową wyniki badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy są w ramach danej jednostki, prawda? Czy nawet mogą te jednostki nawet nie istnieć, bo mogą być grupy badawcze, w ogóle nie muszą być wydziały, tak? Więc tylko będą oceniane dyscypliny naukowe odrębnie, czyli osobno pedagogika, osobno historia, osobno filozofia, socjologia i tak dalej, i tak dalej. No, co to oznacza? No to oznacza, że uderza się w wartość badań interdyscyplinarnych, które no, powinny te od wielu, wielu lat zabiegamy o to, żeby właśnie następowało przenikanie, współpraca między psychologami, pedagogami, socjologami, filozofami i tak dalej. No ale to teraz się nie opłaca. Dlatego, że dlaczego pedagog ma pracować na sukcesy filozofa czy socjologa i odwrotnie. Więc następuje znowuż zamykanie się w tych, powiedziałbym, grupach wąskodyscyplinarnych, tak jak to miało miejsce ileś tam lat temu, prawda, zamiast otwierać przestrzeń do współpracy interdyscyplinarnej. Dlaczego tak się stało? Dlaczego w takim kierunku nauka ma iść? No tutaj jest właśnie ta sprzeczność, no osobiście przyznam szczerze, że ja tego nie rozumiem. Znaczy tak nauka nie powinna się rozwijać, bo mamy w Narodowym Centrum Nauki panele, które są skonstruowane w ramach grup naukowych, grup przedmiotowych, no dyscyplin naukowych, prawda, czyli na przykład panel HS, czyli humanistyczno-społeczny HS6, w którym jest i pedagogika, i socjologia, i psychologia, no można powiedzieć tak, był stworzony właśnie pod tamtą ewaluację, tą ewaluację jednostkową, prawda, tych jednostek akademickich, zespołów badawczych, interdyscyplinarnych, ale nie zmieniła się ustawa. Nie zmieniono w ustawie i nie wprowadzono zmian dotyczących właśnie tego, że skoro teraz kategorie będą przypisywane dyscyplinom, a nie grupom dyscyplin naukowych, prawda, czy jednostek akademickich, no to dzisiaj nawet o tym pisałem w swoim blogu, że to prowadzi do sytuacji właśnie swoistego rodzaju ukrytej korupcji, a polegającej na tym, że najsilniejsi eksperci, recenzenci w danym panelu naukowo-badawczym rozdzielającym środki finansowe na badania będą, no, można powiedzieć, realizować politykę bliższa ciału koszula. To znaczy, skoro zależy nam na tym, żeby psycholodzy mieli jak najwięcej grantów, bo dzięki temu będą oczywiście wysoko oceniani i uzyskają tę kategorię A czy A+, to dlaczego? To
to niech wnioski pedagogów czy socjologów niech po prostu spadają jak najniżej i nie będą finansowane. I tak jest. I tak rzeczywiście się dzieje. To znaczy mamy do czynienia właśnie z takimi ukrytymi, bo one oczywiście są trudne do udowodnienia, ponieważ stworzono paradoksalnie nietransparentny system rozdzielania i oceniania wniosków naukowo-badawczych w Polsce. O ile w systemie awansów indywidualnych, jeżeli ktoś ubiega się o stopień doktora, czy doktora habilitowanego, czy o tytuł profesora i organ, który jest upoważniony do rozstrzygania o tym, prawda, czy nadać ten stopień lub tytuł, czy nie, to ten wnioskodawca może się odwołać, jeśli pojawi się taka odmowa, prawda? Merytorycznie się może odwołać, ale także i proceduralnie może się odwołać. Tymczasem Narodowe Centrum Nauki zabezpieczyło sobie absolutną, że tak powiem, klikowość, zamknięcie dostępności także środowiska naukowego do wiedzy na temat tego, na przykład, kim są recenzenci, jaka jest tak naprawdę treść recenzji. My ich nie znamy, my ich nie widzimy, tylko widzi je i zna wnioskodawca. I jeśli wnioskujący o środki na badania naukowe widzi, że treść recenzji zupełnie nie odpowiada jego wnioskowi, tak jakby ktoś tego nie czytał, albo czytał na kolanie, albo w ogóle się na tym nie znał, no ale został upełnomocniony jakąś tam umową o dzieło, prawda, z Narodowym Centrum Nauki i odrzucił taki wniosek. To taki naukowiec, taki badacz nie ma możliwości odwołania się, tak? Po prostu uchwała NCN-u jest ostateczna, bezdyskusyjna. No to już jest sytuacja absolutnie skandaliczna. To podlega już po prostu mechanizmom ukrytej korupcji. Mówię korupcji w sensie społecznym, psychologicznym. Być może także ma to charakter jakiś ekonomiczny, no bo jednak to się potem, te decyzje się przekładają potem na status danej dyscypliny w ramach ewaluacji. Tak? Tutaj panie profesorze, pytanie się takie rodzi, ten system, jakie efekty, rodzi dla społeczeństwa, dla państwa? No, znaczy w ogóle społeczeństwo ma, polskie społeczeństwo ma w tej chwili bardzo ograniczony dostęp do rozumienia sensu wielu projektów badawczych właśnie dlatego, że one są objęte ukrytymi formami i mechanizmami ich finansowania, ale także w sensie merytorycznym, tak? Więc to jest chyba największy problem, że my nie możemy ocenić przydatności, sensowności, skoro na przykład składanych jest sto kilkadziesiąt wniosków, dopuszczonych jest do finansowania 15 albo 17. Proszę zobaczyć, jaka to jest różnica. To jest tylko 10%, prawda? Z tej liczby wnioskowanych i my nawet nie wiemy, czy po trzech latach rzeczywiście te wnioski zostały merytorycznie rozliczone, bo my tego nie widzimy, tak, wytworów, oczywiście one gdzieś są, rzecz jasna, jakoś tam, ale są takie projekty, które w ogóle nie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami badawczymi i społeczeństwo nie wie, dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji, nie odzyskano środków, które zostały wydatkowane na realizację danego projektu, więc to jest chyba dosyć poważny problem. A kto na takim systemie najbardziej korzysta? No na tym systemie korzystają przede wszystkim środowiska, najsilniejsze środowiska naukowe, które mają swoich, w NCN-ie mają swoich ekspertów, mają swoich recenzentów, no bo to oni, można powiedzieć, delegują tak wnioski, ustalając na podstawie wyliczeń, no wyskalowanych oczywiście, ustalając, który wniosek
wniosek ma najwięcej punktów, który ma najmniej, no bo to jest ranking oczywiście, ranking tych wniosków i no i tutaj rzeczywiście no nie mamy możliwości, nie mamy możliwości jakiejkolwiek oceny czy też analizy w sytuacji, kiedy środków jest bardzo mało. Bo to też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że środki finansowe na badania naukowe są właściwie, no, powiedziałbym, na poziomie może 3 pracowników. W ramach, mówię, nauk humanistyczno-społecznych, to one są może na poziomie 2 czy 3 zespołów badawczych jednego amerykańskiego uniwersytetu. Prawda? Tutaj mówimy o całej Polsce. Więc to obniża motywację młodych szczególnie uczonych do aplikowania o środki, ponieważ oni nie mają szans, bo żeby mogli aplikować o środki, muszą mieć osiągnięcia, no ale tych osiągnięć nie mają, ponieważ nie mieli środków, więc koło jest zamknięte. Mogą aplikować o środki profesorowie, dlatego mamy w tych 10% właśnie tę najstarszą grupę, no bo ci są właśnie i recenzentami, mają koleżanki, kolegów, którzy będą recenzować ich wnioski, w związku z tym są najsilniej osadzeni, że tak powiem, w tych gremiach i mogą dzięki temu uzyskiwać środki. To nie podważa, ja tutaj nie podważam sensu badań czy tych projektów, bo one mogą być naprawdę znakomite, tylko że w sytuacji, kiedy ilość dóbr, a w tym przypadku dóbr finansowych, jest mała, jest ograniczona, to czyjś zysk musi być zawsze kosztem czyjejś straty, prawda? Bo to jest po prostu system wykluczania. Wykluczania nawet tych bardzo dobrych, bo przecież ubieganie się o finansowanie badań w skali naszego kraju w Narodowym Centrum Nauki jest prowadzone na 2 etapach. Najpierw się weryfikuje na pierwszym etapie, ile wniosków spełnia formalne wymogi, prawda? I są to wymogi potwierdzające, że i wartość tego projektu potwierdza, że ma on charakter rzeczywiście interesujący, oryginalny, ciekawy, tak? I taki wniosek przechodzi do drugiego etapu, a na tym drugim etapie już się rozgrywają interesy, lobbying ukryty, na którym już nikt nie ma tak naprawdę kontroli. I ostatnie pytanie, panie profesorze, a co się, w jakim kierunku to powinno iść? Jaka powinna być reforma tego systemu, zmiana, żeby to służyło właśnie interesowi publicznemu, a nie interesom prywatnym? No przede wszystkim powinna być synchronizacja między ewaluacją dyscyplin naukowych, a ocenianiem wniosków w Narodowym Centrum Nauki czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a szczególnie w Narodowym Centrum Nauki, bo tam są badania podstawowe rozliczane, znaczy dofinansowywane. Więc skoro i zresztą jako przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk kierowałem pismo w tej sprawie do ministra Gowina i jeden z jego wiceministrów potwierdził także, że absolutnie mamy rację. Skoro oceniane będą w ewaluacji dyscypliny naukowe, no to także te dyscypliny, to uczeni ubiegający się o środki na badania w ramach poszczególnych dyscyplin powinni mieć możliwość konkurowania tylko i wyłącznie w ramach tych dyscyplin, a nie w ramach grup dyscyplin, tak? Ponieważ specyfika badań naukowych w psychologii jest jednak nieco inna od badań, od metodologii badań w pedagogice i od metodologii badań w socjologii. Więc nie można, nie mogą pedagodzy ani socjolodzy rywalizować z psychologami i odwrotnie, prawda? Gdyby większość ekspertów stanowili pedagodzy i socjolodzy, to psycholodzy podejrzewam, że z psychologii przechodziłoby bardzo mało wniosków, tak? Bo zawsze można byłoby wykazać, że nie ma tam, nie uwzględnia się na przykład w tych wnioskach psychologicznych zupełnie sfery aksjonormatywnej, tak? Więc, a ta musi być uwzględniona w badaniach socjologicznych czy w badaniach pedagogicznych. Więc ta wyniosła, nieadekwatna, że tak powiem, pozycja wywyższania się w ramach grup dyscyplin jednych nad pozostałymi, no powoduje, że wyklucza się tych, którzy
mają prawo i mają metodologiczne uzasadnienie do prowadzenia badań uzyskiwania na nie środków finansowych. Nie uzyskują ich właśnie z tego powodu. Więc pierwsza sprawa to jest konieczność synchronizowania. No jeśli jest ewaluacja w ramach dyscyplin, finansowanie badań powinno być w ramach konkursów adresowanych tylko i wyłącznie do przedstawicieli danej dyscypliny, prawda? Druga kwestia, no to jednak rektorzy uczelni powinni, to już po części zaczyna się dziać, od 2-3 lat powinni jednak egzekwować w polityce kadrowej, tak? To właściwie czemu uczelnia służy? No, był konkurs na uczelnie badawcze. Do tego konkursu właściwie zakwalifikowano 20 uczelni, z tego 10 tylko uzyskała no, to bardzo wysokie dofinansowanie, ekstra dofinansowanie do własnego budżetu na prowadzenie badań. W związku z tym tych 10 rektorów, tych 10 badawczych uczelni, ci rektorzy w tej chwili mogą kupować kadrę. Proszę sobie wyobrazić, że Uniwersytet Jagielloński normalnie, tak jak mamy to w sporcie, prawda, kupuje najlepszych badaczy, na przykład z Uniwersytetu Łódzkiego, tak, bo dysponuje ogromnym potencjałem w tej chwili finansowym. Tak? To jest nie tylko kwestia prestiżu, nie, prawda, marki, oczywiście wspaniałego dziedzictwa tego Uniwersytetu Naukowego, no ale także są te bogaty może więcej, prawda? Więc ja, oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz wprowadzać jakąś politykę socjalistyczną wszystkim to samo, bo to byłoby jeszcze gorsze. Natomiast tylko pokazuję pewien mechanizm, który tutaj ma miejsce. Teraz ta pozostała dziesiątka uczelni, które ubiegały się o status uczelni badawczych, no otrzymała jednak tam te 2% wyższej dotacji od środków, które miały w poprzednich latach. To daje im jakiś zastrzyk, prawda, na, można powiedzieć, no jednak próbę utrzymania się w tej pierwszej, a właściwie to jest druga liga, prawda, to jest druga liga. Ale wszystkie pozostałe, proszę zobaczyć, wszystkie pozostałe, można powiedzieć, prawie 100 uniwersytetów i uczelni technicznych i medycznych, to jest trzecia liga. To jest trzecia liga, bo oni muszą walczyć, ubiegać się o środki, które z każdym rokiem będą topniały, jeżeli przekroczą wskaźnik Gowina, a wskaźnik Gowina oznacza, że można mieć na jednego pracownika zatrudnionego, pracownika naukowo, na jednego nauczyciela akademickiego, można mieć maksymalnie 13 studentów. Tak są finansowane uczelnie. Nie mają pieniędzy na badania własne, więc środków, które pozwoliłyby im na wskakiwanie niejako do przekraczania tych progów, prawda, ligowych, tak, więc mamy 3 ligi, a może i nawet 4 i to jest poważne, i to są straty dla społeczeństwa, tak, to są straty dla społeczeństwa. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem w audycji Czy masz świadomość był dzisiaj profesor Bogusław Śliwerski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, były przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!